Escape, gra od wydawnictwa GDM Games. Jest to wydawnictwo z Hiszpanii. Generalnie chodzi tutaj o escape, czyli o ucieczkę z obozu koncentracyjnego. Tu widzimy, że to jest druga edycja produktu. Tutaj osoby odpowiedzialne za ten produkt. Około 20 minut zabawy. 3 do 10 graczy, że generalnie dla większego składu to jest gra. I od 8 roku życia. Gra karciana. Tak wygląda z jednej strony, tak wygląda z drugiej. Bazuje na kartach. No nie dla 0,3, tak? To nie jest dla najmłodszych dzieci. Tu widzimy adres wydawcy. No czasy II wojny światowej, tak? Już wiadomo. I oglądamy, co mamy w środku. Więc tak, zaczynamy. Instrukcja hiszpańska. A tutaj z drugiej strony angielska. I tak, przygotowanie. Przebieg gry. Akcje, jakie możemy wykonać. I zwycięstwo. Więc generalnie dużo tutaj nie ma opisów, bo każda kolejna strona to już jest inny język, tak? Tu widzimy francuski, tu widzimy niemiecki i jedna talia kart. Robimy sobie miejsce, oglądamy. Tutaj już pierwsza to jest nie do gry typowo, to jest reklamówka. Widzieliśmy Instaprime niedawno, For Data Players też. Tu mamy dzisiaj, tu jakaś nowość. Ten gizet też widzieliśmy swego czasu. To samo. I tu widzę na dole też reklamówki. Też to samo. I teraz tak, tu jeszcze reklamówka. Ładne komiksowe ilustracje. Z tyłu z literki sycy APE. Obrazek, tak, klimatyczny z symboliką różnego typu. Te symbole nam się tutaj zmieniają i różne akcje na dole. I tu też, tak, widzimy, że jest tunel kopany. Że będą chcieli więźniowie uciec tunelem. I albo z wózkiem, albo z liną widzimy. No i tu się nam zmieniają oczywiście też ilustracje. One się powtarzają. Ale też dla różnych symboli. A tu pewnie kim jesteśmy. Chociaż kto wie, się okaże. Jeden gestapowiec, tak? Tak to wygląda po otwarciu. Więc całkiem ciekawy produkt z wyglądu na pewno. Komiksowe, ładne ilustracje, nawiązanie do historii, II wojna światowa się kłania. Zdarzenie też bardzo ciekawe, bo ucieczka z obozu, a było takie zdarzenie w historii, że ucieczki się zdarzały. I tak wygląda przy otwarciu ten produkt. Uważam, że wygląda atrakcyjnie. Escape od Escape.
Dzięki.